klubu Tęcza nie będzie w Sejmie. Będzie klub Ruchu Palikota, będzie klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Oczywiście będą grupy, zespoły robocze, komisje specjalne, w których będziemy pracować nad poszczególnymi ustawami, gdzie będziemy reprezentowani wedle parytetu partyjnego i mam nadzieję, że czy z Krystianem Legierskim, czy z niektórymi posłankami na przykład z Platformy Obywatelskiej, które otwarcie popierają te projekty, się spotkamy w tych komisjach. Trzy podstawowe rzeczy, trzy podstawowe ustawy. Pierwsza to jest ustawa o umowie związku partnerskiego dla osób heteroseksualnych, czyli dla par różnopłciowych i dla par homoseksualnych. Dla par heteroseksualnych byłby to wybór, czy chcą być w małżeństwie, czy chcą zawrzeć związek partnerski. Z różnych przyczyn mogą tego nie chcieć, na przykład z różnych traumatycznych doświadczeń z poprzednich związków. Dla osób homoseksualnych jest to jedyna możliwość ochrony prawnej. W tym momencie nie mamy takiej możliwości. Druga rzecz to jest nowelizacja kodeksu karnego właśnie w zakresie ochrony przed przestępstwami z nienawiści, mową nienawiści. W tym momencie kodeks karny chroni na przykład mniejszości narodowe, etniczne przed znieważeniem, a można na przykład kogoś poniżać z powodu orientacji seksualnej i w tym momencie ta ochrona jest tylko z powództwa cywilnego. I trzecia rzecz, też kandydatką naszego ruchu jest Anna Grodzka, która jest osobą transpłciową. Bardzo ważny projekt ustawy o zmianie płci, ponieważ w Polsce nie mamy takiej ustawy. Jest tylko pewna praktyka wypracowana w latach 60. Po 50 latach potrzebne jest tutaj nowe prawo.